programy programowe kongresu i wystąpiliśmy w tym, czy Polacy potrzebują zmian, gdzie jest jej początek wprowadzenia do prac na nowy budżet społeczno-ekonomiczny. Proszę Państwa, gorąco proszę, żeby jednak przemówienia trwały maksymalnie 10 minut, dlatego że jest jeszcze za godzinkę jest wolny mikrofon. Są też głosy sami, że chcą nasi goście zabrać głos. Dlatego wystąpienia prawie 10-minutowe będzie nasz pan tutaj rzecznik kongresu, będzie po prostu wskazał wypowiedzi, jeżeli będzie mijało 10 minut. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja zacznę od anegdoty z korytarza. Szkoda, że gdy troszkę kończę między tą salą a korytarzem, tam są też ożywione dyskusje, to opowiem Państwu dowcip, albo taką anegdotę, nie wiem, może pomógł wręcz. Ponieważ zajmuję się gospodarką i tak zwane swoje życie, tak jak powiedział Jacek Czarnera, mamy tę płaszczyznę, wszyscy się poruszamy na tej podstawowej płaszczyźnie, jak jest gospodarka, wszyscy się spotykamy w kasie, w hipermarkecie, bez względu na to, kim jesteśmy, wysoko chodzimy, w jakim jesteśmy wieku, nasze potrzeby realizujemy na bieżąco, zwłaszcza w tej sferze gospodarczej, więc żeby gospodarka działała dobrze, na pewno na tym zależy. Ja bym chciał przy tak. Kto z Państwa ostatni raz wziął samolotem? Może to potrzeby kategorii. Chciałem. Wiem, że była pandemia, ale chciałem. A kto z Państwa pytał pilota, jakie ma poglądy polityczne? Samolot to nasza Polska. Słuchajcie, naprawdę. Samolot to nasza Polska. I każdy pasażer tego kraju, każdy pasażer tego państwa chce bezpiecznie dolecieć do celu, czymkolwiek ten cel jest. Chcemy, żeby ci, którzy prowadzą naszą Polskę, mieli świetne kompetencje, mieli doświadczenie, wiedzieli, jak się obsługuje narzędzia, wiedzieli, gdzie patrzeć, wiedzieli, gdzie jest punkt docelowy, wiedzieli, jak obsługiwać mapy, wiedzieli, kto leci obok nich. I potrafi się z nami komunikować, którzy siedzimy na pokładzie i czekamy na informacje. Na tym to polega. Wszyscy ci, którzy nam mówią, że poglądy polityczne pilota mają większe znaczenie niż jego kompetencje, rozmawiajcie z nimi. Przekonajcie ich, że Polska musi bezpiecznie wylądować, gdziekolwiek są nie obierze cel. Ja jestem przedsiębiorcą od prawie 20 lat. Jestem byłym dziennikarzem. Pracowałem w mediach, w telewizji, zajmowałem się trudnym dziennikarstwem, śledczym, kryminalnym, ale równolegle rozwijałem swoją taką nogę przedsiębiorczości. Dzisiaj pomagam firmom wychodzić z kłopotów, ponieważ jestem częściej menadżerem, brzydkie określenie angielskie, jestem menadżerem zmian, pomagam firmom przejść przez zmiany. Pomagam też firmom wprowadzać produkty na rynek i widzę i słyszę, co mówią przedsiębiorcy. Wy też to słyszycie. Wy to mówicie jako przedsiębiorcy. Wy to mówicie. Nie wiemy, jakie będzie jutro. W latach 90. mogliście sprzedać wszystko. W latach 2000 były subwencje. W kolejnej dekadzie były niskie koszty pracy i duże eksport. A dzisiaj to wszystko stoi pod znakiem zapytania i musimy konkurować ze sobą, musimy mieć stabilne prawo, musimy mieć stabilne państwo. Nasz samolot musi po prostu lecieć. I dzisiaj tylko dobre zarządzanie, dobre ogłoszenie przedsiębiorczości daje nam gwarancję, że dowiedziemy, że dolecimy do celu. Więc moi drodzy, to tak na początek, bo chciałbym, żebyśmy trochę też rozluźnili atmosferę, bo czeka nas dużo pracy. Ja mam to szczęście, że zawsze bardzo dziękuję też liderom, że pozwolili mi włożyć taki delikatny wkład intelektualny w to wszystko, co się dzieje teraz. Mam to szczęście, że będę prowadził agendę. Agendy, które mają doprowadzić do zbudowania planu naprawczego dla Polski. Czym jest plan naprawczy dla Polski? Może ktoś z Państwa powie w dwóch punktach, czym jest plan naprawczy? Albo w trzech punktach.
naprawić to, co się spieprzyło, a wiadomo, kto spieprzył. Tak, jeszcze do tego w jakimś czasie za odpowiednim budżecie i z narzędziami kontroli. Tak, na tym polega to naprawcze. Proszę pana, te pieniądze są, tylko nie są przeznaczone na naprawę. Kochani, taki podstawowy punkt. Ja teraz chcę bardzo narzędziowo do tego podejść, bo chcę was wszystkich zaprosić do współpracy w agendach, o których zaraz szerzej powiem. Mamy czas do wiosny, żeby sprecyzować, co trzeba naprawić. Bo jak dzisiaj państwo wyjdą na Czarskiego, odnośnie to wszystko, zapytają pierwszą lepszą osobę. Proszę pana. Co jest i jak? O, proszę pana, wszystko jest i jak. A bo powiedzmy, ludzie wiedzą, że coś jest nie tak, ale tylko doświadczeni eksperci potrafią wskazać co, jak naprawić. Tylko ci. Bo reszta wie i ma dobre serce i chce, żeby było dobrze, ale nie wie, gdzie dotknąć. Nie wie, gdzie przeciąć, nie wie, gdzie popatrzeć. Dlatego potrzebujemy ekspertów, doświadczonych ludzi, zdeterminowanych, zmobilizowanych, takich, którzy część swojego dnia, to może 15 minut, może 10 minut, poświęcą na współpracę z nami. Bardzo was poproszę, żeby to spotkanie dzisiejsze nie skończyło się objawem w Gardzie czy gdzieś na mieście, tylko żeby był ciąg dalszy, żeby follow-up, żebyśmy mieli kontakt ze sobą, pracowali dla naszego samolotu, żeby dobrze leciał. Notabene kosztem technikum lotniczym, co się może z samolotem. Plan naprawczy dla Polski. Mamy takie punkty. Po pierwsze, identyfikacja. Jak widzicie, do lekarza wyszedł kontakt, on gdzie boli mnie tu. Boli mnie tu, boli mnie tu. On identyfikuje. A co dalej boli? Dalej przekazuje on skierowanie do diagnozy. Prześwietlenie, do kogoś się specjalizuje. Dlatego nie możemy mieć identyfikacji z diagnozą. To są dwa różne procesy. Wiemy, że coś jest źle, a teraz musimy się dowiedzieć, dlaczego jest źle. Tak? Dlaczego jest źle? Kto jest za to odpowiedzialny? Identyfikacja. Pierwszy punkt naszego planu naprawczego. Drugi punkt to jest diagnoza. Dlaczego jest coś źle? Dlaczego coś źle działa? Trzeci punkt to jest propozycja rozwiązania. Jako eksperci, którzy funkcjonują w danej branży, wiemy, dlaczego coś nie działa. Często to jest korupcja, często układy, bardzo często problem z prawem, bardzo często jakieś zaszłości, czynnik ludzki, różne rzeczy powodują, że coś nie działa. Ale mój plan naprawczy w trzecim punkcie musi być propozycja rozwiązania, bo wtedy będziemy niewiarygodni. Każdy może powiedzieć, że coś jest źle. My musimy pokazać, co jest źle i jak to naprawić, jakie mamy rozwiązanie. Kolejny punkt to jest wdrożenie tej zmiany. To wdrożenie to jest oczywiście proces prawdopodobnie polityczny, ale być może społeczno-gospodarczy. Bo realizacja, wpływ na to, że coś ma być wdrożone, jest uczestnictwem również we władzy. Ktoś powie, opozycja nic nie może. Miarą jakości rządu jest jakość opozycji. Tak. Czy ktoś z państwa uważa inaczej? Ja chętnie posłucham. Miarą jakości rządu z jakąś opozycją. Czy państwo wiedzą, że pierwszy raz w wolnej Polsce nie ma gabinetu cieni? Opozycja nie powołała gabinetu cieni. Opozycji nie zależy na tym, żeby pokazywać precyzyjnie, co działa nie tak. I ostatni punktem planu naprawczego jest kontrola wdrożenia. Musi być mechanizm, który wypracujemy, który będzie polegał na tym, że ok, zidentyfikowaliśmy, zdiagnozowaliśmy, zaproponowaliśmy rozwiązanie, wdrożyliśmy to rozwiązanie, próbowaliśmy wdrożyć i wdrożyć, patrzymy, jak ono jest zrealizowane, kontrolujemy. Te punkty menedżersko, podchodzimy do sprawy, te punkty są dla nas planem. O tych punktach będziemy opowiadać światło. W swoich środowiskach, w swoich zakładach pracy, w swoich rodzinach. Tu się wykażemy jako eksperci, jako fachowcy, jako ludzie zatroskani o swoją ojczyznę i ludzie, którzy chcą, żeby samolot poleciał. I teraz, jak my mamy ten kraj ogarnąć? Wszędzie coś się dzieje nie tak. Jak do tego podejść? My stwierdziliśmy w naszym gronie ekspertów, że
nie chcemy szukać tymi ścieżkami, że mamy, drodzy Państwo, resorty. Resort zdrowia, resort kultury, resort bezpieczeństwa, resort gospodarki. Ja nie wiem, czy te resorty się zajmują. Wiem tylko tyle, że jeżeli jest jakieś obostrzenie, nie będę się wrócić. Dobrze? Już uczyniłem 10 minut? Przepraszam, kończę. Ja wiem, że jeżeli coś źle działa, to szukam obostrzeń w danym resorcie. Ja nie chcę, żeby te resorty mi pomagały. Dlatego my odstawiamy na chwilę resorty, dzielimy naszą rzeczywistość na następujące agendy, w których będzie praca, ja za chwilę już przepraszam, że przyciągam, ale dosłownie minuta. Pierwsza agenda to wolność. Wszystkie procesy wolnościowe. To jest najważniejsza dla nas wartość. Oczywiście jeśli mamy słowa na trzecie wolności, nie mówię o wolności, ale wiemy, że bez wolności nie ma tak naprawdę naszego państwa, nie ma nas. Wolność osobista, wolność wewnętrzna, bezpieczeństwo, wolność krajowa, wolność szeroko rozumiana. Te procesy trzeba mieć, te procesy trzeba badać, zidentyfikować zjawiska, które zagrażają wolności, diagnozować te zjawiska, dawać rozwiązania, wdrażać i kontrolować. Relacje i komunikacja, to jest druga agenda. Bardzo ważne jest to, kim jesteśmy dla Państwa, kim Państwo jest dla nas. Kto wynajmuje pilota? Kto płaci pilotowi? Ja kupuję bilet. Kto wynajmuje premiera? Ja. Po prostu. Jeśli będą się Państwo z tego śmiać na przykład, to by to nie ma sensu. Nie możemy się tego śmiać. To jest podstawowa zasada naszego funkcjonowania w organizmie, jak jest Państwo. My ich wynajmujemy. Koniec roku. Nie ma innej opcji. Relacja i komunikacja. Drodzy Państwo, relacja to kim ja jestem, ale też to, jak Państwo się ze mną komunikuje. Co ja wiem o Państwie? Kiedy ja wiem o tym Państwie? Dostęp do informacji, na przykład do mediów publicznych, jest moim prawem obywatelskim. Ja mam prawo do informacji. Pytanie, czy to prawo jest rejestrowane. Procesy gospodarcze to jest trzecia agenda, bardzo ważna rzecz. Wszystko jest procesem gospodarczym, rozumiecie. My chcemy w tej agendzie diagnozować, identyfikować złe zjawiska. Jakby Państwa zapytał, jaka jest strategia Polski na następne 50 lat? A czy wiedzą Państwo, że główne marki na naszym rynku mają strategię na 50 lat? Główne marki na naszym rynku mają strategię na 50 lat. Oczywiście jest to dofalowane, mają też mniejsze strategie, kilkuletnie. Ale wiedzą, co będzie na 50 lat, że moja pierucha albo mój proszek do prania będzie służył następnym trzem pokoleniom i wiemy, jak to zrobić, żeby być w tych domach. Dlaczego Państwo nie ma strategii na następne 50 lat? To są procesy gospodarcze. Podatki. Bardzo ważna sprawa. Jacek Czordyna powiedział dzisiaj, że ustawę na prostu należy wyrzucić do kosza. Tak. Trzeba ją wrzucić do kosza. Trzeba pracować na tym. Są eksperci, którzy wiedzą, jak działa Państwo i jak doprowadzić do sytuacji, w której ustawa o VAT będzie miała 12 stron. 12 stron. I mało tego, testem będzie, że mamy pisalistą, żeby przeczytali ustawę o VAT. Czy rozumiemy? I ta wtedy będzie dobra ustawa. Więc podatki, agenda dotycząca podatków. Zapraszam do współpracy w tej agendzie. Usługi publiczne. Kochani, dlaczego jest tak? Już kończę. Dlaczego jest tak? Kończę już. Dlaczego jest tak, że usługi prywatne są na najwyższym poziomie, a usługi publiczne są na bezwzględnym poziomie? Dlaczego oczekujemy prywatnego przedsiębiorcy, że zachował standard usługi, za którą płacimy, a nie oczekujemy tego państwa? Ekologia zero waste. Bardzo ważna kwestia, bez której nie możemy zrobić planu naprawczego. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Zapraszam do uczestnictwa w agendach i do wspólnego głosowania planu naprawczego dla Polski. Dzięki. Dziękuję bardzo. Ja poproszę teraz pana Roberta Matyjasiaka, wiceburmistrza dzielnicy Warszawy Śródmieście. A mogę Państwu prywatnie powiedzieć, jednego z najbardziej aktywnych i prawdziwych samorządowców i oby Warszawa miała więcej takich, bo tylko tacy samorządowcy są dowodem, że te miasta, dzielnice są dla nas tworzone i o nas się myśli. A ja się cieszę, że jest wśród przedsiębiorców właśnie samorządowców. Proszę bardzo.
samorządów, przedsiębiorców. Tak można by powiedzieć, że przedsiębiorca to jest osoba, która wtedy sama sobie sterem żeglarzy okręty. Tak? Taka jest definicja przedsiębiorcy. A tu nagle dochodzimy do sytuacji, w której no, przedsiębiorca chciałem mówić o tym, że jednak w dzisiejszych czasach, tak w roku 2022, takie podejście jest już trochę anachroniczne, prawda? Bo widać, że nie mając swoich reprezentantów, swojego samorządu na poszczególnych poziomach, prawda? Krajowym, regionalnym, powiatowym i tak dalej, no w zasadzie stajecie Państwo troszeczkę obiektem, prawda, polityki państwa, regionu, tak, i tak dalej. Czyli w ten sposób nie jesteście tak naprawdę tym sterem żeglarzem okrętem, tylko właśnie ta burza, ten wiek, pani będzie wiotał po wszystkich tak, sąsiednich morzach i oceanach. No i tak to będzie wyglądało. No bo tak jest. Ja jestem od 5,5 lat zastępcą burmistrza w Wielkiej Śródmieście, także jako gospodarz, współgospodarz, witam Państwa tutaj w Warszawie. I jestem bezpartyjnym samorządowcem, dzięki czemu, jak tutaj padają różne nazwiska, znanych polityków, ja nie muszę się rumienić, prawda, i udawać, że nie ma na sali, no bo oczywiście jako bezpartyjni samorządowcy nie jesteśmy w żaden sposób przywiązani do żadnego sztandaru, prawda, politycznego. Też się cieszę tutaj z głosu mojego przedmówcy, który w pewnym sensie tak to oszukuje, starał się tutaj ostudzić pewien entuzjazm ideologiczny niektórych uczestników dzisiejszych obrad, bo rzeczywiście każdy z nas ma swoje poglądy polityczne i to jest absolutnie nieuniknione. Natomiast jeżeli mówimy o sprawach samorządu, czy to jest samorząd terytorialny, czy to jest samorząd, nie wiem, akademicki, tak, czy spółdzielni mieszkaniowych, czy właśnie przedsiębiorców, no niestety znaczną część tych naszych poglądów ideologii musimy troszeczkę zostawić. Dlaczego? Dlatego, że one mogą nam przeszkadzać po prostu w doprowadzeniu nas do konkretnych celów gospodarczych, organizacyjnych, do tego naszym nam prawnych, prawda, ustaw, także najbardziej zależy. Więc jakby potwierdzam tutaj to, co mówił przedmówca, musimy przede wszystkim koncentrować się zawsze na tych naszych celach. I jeśli Państwo pozwolą, dwa słowa na temat samorząd terytorialny, a obecna polityka gospodarcza rządu. Na pewno Państwo słyszeli, że pan rząd nakłada tak na Państwa podatki, różne to Państwo wiecie, ale że rząd działa w drugą stronę, czyli ogranicza udział samorządów, prawda, w dochodach podatkowych, które pobierają Państwo urzędy skarbowe, też Państwo na pewno o tym słyszeli. No to ja mogę tylko powiedzieć krótko. W 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania czystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności nieruchomości. No i oczywiście Warszawa na tej ustawie już od dnia dzisiejszego około pół miliarda złotych ma do tyłu po prostu. Po drugie, mamy rok 2019, Sejm uchwalał ustawę wprowadzającą zmianę podatku PIT. Tam Państwo tam pamiętają, podwyższenie kwoty kosztów ocenia dochodu, przychodu, stawki z 18 na 17, tak, zwolnienia z podatku tego roku życia. Oczywiście mamy udział w tym podatku PIT, więc znowu dostajemy po głowie. To jest rzędu 700 milionów złotych rocznie, jak mówię o Warszawie w tej chwili. To jest tylko jedno miasto w Polsce. No i inflacja, czyli to już jest nie 700, tylko 800, 900, za chwilę miliard, prawda, złoty są ogromne pieniądze, miliard złotych rocznie z tego tytułu. Po trzecie, mamy rok 21, bo o tym mowa, Polski Ład, znowu zmiany, które uderzają w samorząd. No my żeśmy to wstępnie ocenili, że te zmiany z Polskim Ładem to jest ponad miliard 400 milionów rocznie. Lecę dla Warszawy. No i obliczamy w sumie, że w latach 19-22, czyli te 4 lata ostatnie, Warszawa dostała w plecy około 4 miliardy złotych. No i ponieważ słyszeli Państwo również, że rząd obiecywał subwencje, teraz będzie łaskawie rozdawał pieniądze, prawda, które prawda, ma tam, które ma zamknąć gdzieś w swojej kasie, no to dla Warszawy 468 milionów. No to jest jakby 1/8, prawda, tej kwoty, którą nam zabrano, to teraz nam zwrócono, przy czym powiedziano, że to jest tylko na jeden rok i już nie będzie tego w przyszłości, prawda?
Niestety na otwarcie OS coś takiego. Co to jest? Te 4 miliardy? No to jest, można powiedzieć, 5 budżetów rocznych dzielnicy w Śródmieście albo 10 budżetów rocznych wszystkich szkół, czyli liceów, techników, podstawówek, tak, przedszkoli publicznych, które mamy w naszej dzielnicy. Więc to tutaj o takiej skali, prawda, mówimy, pieniędzy, żeby to jakby też przedstawić. Natomiast no, ciekawe jest też to, na co rząd wydaje i zamierza wydawać pieniądze. O tym mówił zresztą prezes Najwyższej Izby Kontroli, który podawał wyniki kontroli, co już ustalono, tu 1,5 miliarda zmarnotrawione tak w Ostrołęce, tu coś tam i tak dalej. Teraz mamy kolejne projekty rządowe, ogromne i kosztowne, jak na przykład kwestia uruchomienia portu morskiego w Elblągu, budowa toru wodnego, prawda, do tej otwartej ucznie, prawda, kanału przez mierzenie, który nic nie może przepłynąć w tej chwili, prawda. Tam mamy jeden taki projekt, przecież tam jeszcze pochłonie dwa razy tyle środków, co już wydano, prawda. No i kolejne tam, nie wiem, budowa lotniska w Radomiu, znowu kolejne tyle będzie kosztowało do prowadzenia linii kolejowej do Warszawy, bo to taka ma funkcja, prawda. Tam mają latać ludzie z Mazowsza na wycieczki zagraniczne, bo podobno jest bliżej do Egiptu, prawda, z Radomia niż z Warszawy. Więc to te wszystkie projekty, takie regionalne, pochłoną jeszcze ogromne pieniądze z budżetu państwa. To są właśnie te zabierane państwu w podatkach czy samorządom zabierane pieniądze. No ale jeszcze dochodzimy do największego, prawda, mega projektu inwestycyjnego. I tutaj to już w ogóle jestem załamany, bo jeżeli to pójdzie realizacja tego w tej chwili, to w ogóle jesteśmy spółkami jako naród, jako państwo. Chodzi o oczywiście międzynarodowy ten wielki port komunikacyjny w gminie, prawda, Baranów i tak dalej, gdzie koszty całego przedsięwzięcia razem z tą siecią gigantycznych szybkich kolei i autostrad to jest 150 miliardów złotych. To jest w ogóle, nie można sobie wyobrazić. Więc kończąc, tak, już kończę. Chciałem powiedzieć, że jeżeli to nie zostanie ukrócone, te całe to jakby absurdalne projekty inwestycyjne, no plus oczywiście środki, które są marnowane i rozkradane w różnych miejscach, prawda, bo jak ktoś rządzi 7 lat, to już tak zorganizował sobie system grabieży publicznych pieniędzy, że to mu wychodzi właściwie świetnie, codziennie. Jeżeli tego nie ukrócimy, no to po prostu, tak powiem, nie mamy przyszłości. Ja chciałem powiedzieć tylko jedno, że taki port lotniczy, jak tutaj chcą budować, budowano już w Hiszpanii, to już jest taki port. On kilka lat funkcjonował, miał konkurować z lotniskiem w Madrycie, w Barcelonie, w Bilbao i w Walencji. Oczywiście po kilku latach zamknięto ten mega port lotniczy w środku Hiszpanii, ponieważ on nie był w stanie na siebie zarobić. Więc możemy zbudować taki port, który za 4 lata zamknięty. To będzie świetny pomysł tego lotniczego. Dziękuję. I to jest właśnie ten pomysł, prawda? Wielkie pieniądze, decyzje, a jednocześnie gdzie jest sens, gdzie ludzie. Ja poproszę teraz pana Grzegorza Przybyło. To jest jeden z naszych wielce szanownych przyjezdnych, wiceprezes środowiska Sołtysów Polskich. Zacznijcie państwo wiedzieć, że w Polsce jest 40 tysięcy sołtysów, to są ci, którzy są najbliżej środowisk miejskich, a jednocześnie tak naprawdę nic specjalnie o nich się nie troszczy i o nich nie pamięta. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich państwa. Jako prezesowi Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i członkowi Polskiego Forum Ludowo Chrześcijańskiego i Sołtysna, założonego przez Romana Bartoszki Leszka Różyna, zależy mi na artykułowaniu spraw polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Kilka problemów i potrzeb, przed którymi stoi obecnie środowisko rolnicze. Z raportu Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2022 roku, przygotowanym przez Urząd Statystyczny, wynika, że 50,3% gospodarstw rolnych w Polsce nastąpiło pogorszenie ogólnej sytuacji. Poza tym ocenie polskich rolników i korzystania koniunktura gospodarcza, jaka miała miejsce w drugim półroczu 2021 roku oraz do czerwca 2022 roku, negatywnie wpłynęła na użytkowanie wszelkich gospodarstw rolnych.
Co gorsza, ludzie mają pesymistyczną perspektywę na 2023 rok. Inaczej mówiąc, rolnicy rozumieją problem i wiedzą, co się dzieje. Jadąc z Warszawy w kierunku, z kierunku południowej Polski przyjeżdżamy przez Grójec, który słynie z Jarka Grójeckiego. Jak można zauważyć, duża część rolników jest do dzisiaj niezebrana z drzew. Dlaczego tak jest? Taka sytuacja występuje nie tylko w tym przypadku. Wielu rolników nie zbiera na przykład martwi, tylko zostawiają w polu. Już jest to tańsze rozwiązanie od ich zbioru i sprzedaży w skupie tak naprawdę za grosze. Kolejna sprawa, dlaczego istnieje dziś problem ze sprzedażą polskiego zboża? Co najmniej w cenie, która pokrywałaby koszty produkcji, a tymczasem magazyny państwowe wypełnione są tanim zbożem za wschodniej granicy. Od wielu lat mówi się dużo o zabezpieczeniu przed skutkami klęsk żywiołowych. Niestety tego się mówi. Czy zostało coś zrobione w kwestii małej retencji wody? Czy odmiany możliwości obecnego dostępu technicznego przynajmniej w części spróbować okiełznać anomalia pogodowe i zabezpieczyć uprawę? Określić się ulewnych deszczy, zminimalizować ryzyka powstałe, także szkody, poprzez budowę systemu małej retencji, która w okresie suszy będzie wykorzystywana do podrywania upraw. Trzeba pozbyć się nadmiernej biurokratyzacji i ograniczyć negatywne wpływy instytucji kontrolujących rolników. Nie może być tak, że przyjęte procedury związane są z wykorzystaniem naturalnego nawozu, jakim jest obornik, są regulowane i ograniczone. Dziś rolnik zamiast zająć się pracą musi obliczać wykorzystanie azotu, nawozu mineralnego oraz obornika. W sytuacji przekroczenia norm nakładana jest na niego kara. Jak Państwo widzą na tym przykładzie, obecne rozwiązania prawne nie służą rozwojowi ekologicznego i efektywnego rolnictwa, tylko je ograniczają. A w sytuacji kryzysowej, gdy wystąpi problem, tak cała odpowiedzialność jest zawsze położona rolnika. Trzeba obowiązkowo prowadzić polskie produkty rolne do sklepów. Często możemy spotkać sytuację, że czosnek w markecie pochodzi z Chin, a ziemniaki z Turcji. A przecież jedna Polska była potęgą, jeśli chodzi o produkcję ziemniaka. Należy przyjąć rozwiązania prawne, które zagwarantują, że polskie płody rolne znajdą się na półce w sklepie, tylko w przypadku ich braku sezonowej dostępności będą uzupełniane dostawami spoza naszego kraju. Należy również oznaczyć te produkty odpowiednio, w wyraźny sposób, aby konsument wiedział, że dokonując zakupu w sklepie, wspiera polskie rolnictwo. Tak jest na Zachodzie, takie rozwiązania prawne już funkcjonują w Unii Europejskiej. U nas powinno już dawno funkcjonować. Trzeba stworzyć dogodne warunki dla małych gospodarstw rolnych, w tym tych rodzinnych, które nie mogą być podawane na równym poziomie rygorów obejmującym powierzchnię wielkoobszarową. Małe gospodarstwa to skarb, które produkują w sposób najbardziej ekologiczny i dostarczają zdrową polską żywność. Stanowią dziś strategiczną rezerwę żywnościową, a w przypadku chociażby konfliktu zbrojnego, to one stanowią naturalne zapasy ze względu na swoje rozproszenie i niezależność od czynników globalnych. Ich opłacalność i funkcjonowanie ze względów strategicznych musi być wspierane i zapewnione przez państwo. Do tego gospodarstwa podczas II wojny światowej zapewniły żywność dla znacznej części społeczeństwa polskiego. Rosnące koszty produkcji, w tym koszty paliwa i energii, to jest ogromny problem. Trzeba usunąć bariery w tym zakresie. Każdy rolnik powinien mieć możliwość produkcji taniej energii odnawialnej z zasobów, którymi dysponuje. Państwo musi mu w tym pomóc. Przede wszystkim poprzez usunięcie przeszkód o charakterze prawnym i wsparcie pozyskaniu technologii urządzeń tej produkcji służącej. Wiemy, ile dziś kosztuje bochenek chleba 41 kg sera żółtego. Przez obecnie galopującą inflację i zwiększające się koszty produkcji, obecny koszt zrobienia bochenku kanapy z masłem i serem, nie mówiąc już o szynce, ale tej prawdziwej, tradycyjnej, przewyższa ceny najtańszego marketowego piwa. Jak podaje biuro informacji kredytowej, rejestr dłużników BIK, kwota kredytów spłacanych przez rolników i firmy rolne to około 32 miliardy złotych. Udział opóźnionych spłat o ponad 95, czyli uznawany za stracony, wynosi 7,9% wartości. W stosunku do poprzedniego roku, w którym wartość wynosiła 3,9%. Możemy zobaczyć, jak obecny rok znacząco wpłynął na zdolność spłaty zobowiązań zaciągniętych przez rolników. To zwiększenie o 2 punkty procentowe, to już ma prawie 3 tysięcy gospodarstw rolnych więcej, które ogłosiły niewypłacalność i komunizerów ich majątek. Sytuacja z obecnie wysokimi stopami procentowymi od kredytów
nie opija w branży rolniczej, a powyższa dynamika nie napawa optymizmem, że coś samo się zmieni na lepsze. Potrzebne są działania podażowe, ale tych na horyzoncie nie ma. Sytuację komplikuje fakt, że wiele branż rolnych, na przykład mleczarstwo, hodowla świń i produkcja wieprzowiny przede wszystkim, pracuje na niskich marżach, co przy obecnej inflacji znaczy tyle, że jesteśmy na głęboko w jednym rachunku. Powyższe przykłady pokazują tylko ułamy problemu polskiego rolnictwa. W Polsce zaledwie połowie są wykorzystane zasoby rolnicze. Jesteśmy pewni, że dzięki konstruktywnym i mądrym rozwiązaniom jesteśmy w stanie bardziej efektywnie realizować produkcję na potrzeby naszego rynku. Ponadto produkcja rolna powinna stanowić istotny element naszego eksportu na rynki zagraniczne. Pełniąc zaszczytną funkcję prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz wiceprezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, chcę przybliżyć obecną sytuację wśród środowiska sołtyckiego w Polsce. Lokalni miejscy liderzy, czyli sołtysi, jest w Polsce ponad 40 tysięcy osób. Dzisiejsza wieś potrzebuje takich liderów na poziomie lokalnym, którzy w sytuacjach kryzysowych będą w stanie podołać wyzwaniom. Obecnie w ustawie o samorządzie terytorialnym nasze funkcjonowanie jest opisane w zaledwie kilku zdaniach. Jako środowisko sołeckie przypominamy o tej funkcji, która ma już 800 lat w historii Polski. I do tej pory nie została w żaden ustawowy sposób doceniona. Wielokrotnie słyszymy, że sołtys to funkcja społeczna i osoba, która decyduje się na jej pełnienie, powinna jej pracować społecznie. Sołtysi to bezsprzecznie osoby, które służą i służyć i chcą służyć swoim małym ojczyznom oraz społeczeństwu. Ale tutaj należy zadać pytanie, czy każdy z nas przez 24 godziny na dobę byłby dostępny dla mieszkańców. Cała praca, jaką wykonują sołtysi, jest kosztem ich wolnego czasu, który mogliby poświęcić dla rodziny. Ponadto działalność ta wymaga zaangażowania własnych środków, także i finansowych. Dlatego słusznym rozwiązaniem będzie ustawowe wzmocnienie funkcji sołtysa, między innymi poprzez dodatki do emerytur za pełnioną funkcję, ustawowe uregulowanie wysokości wiek za pełnioną funkcję. Warto w tym przypadku nadmienić, że niektóre samorządy za pracę sołtysa przekazują kwotę zaledwie 200 zł na miesiąc. Chodzi także o uregulowanie prawne w zakresie relacji z JST oraz inicjatyw i inwestycji realizowanych w sołectwach, ale także i obowiązków i praw przysługujących sołtysom. Utworzenie na poziomie Ministerstwa Rolnictwa funkcji Rzecznika Sołtysów i Rad Sołeckich. Nadanie uproszczonej osobowości prawnej sołectwom wzorem kół gospodyń miejskich. Oczywiście jako nieobligatoryjne rozwiązanie. Szanowny panie przewodniczący. Już kończę. Wydarzenia ostatnich 3 lat, sytuacja pandemiczna i konflikt zbrojny wyraźnie pokazały, kto był najbliżej mieszkańców. W sytuacji, gdzie ograniczone były możliwości spotkań i szczyty relacji, olbrzymia pomoc, którą udzieliło społeczeństwo naszym zachodnim sąsiadom, było wielokrotnie koordynowane i realizowane przez środowiska sołeckie. Nie możemy mówić o społeczeństwie obywatelskim na poziomie odpolnym, jeśli podstawowe jego komórki nie mają instrumentów prawnych dających im możliwość realnego działania i wpływu na ich małej ojczyzny. Musimy mieć świadomość, że ziemia jest naszym dobrem narodowym, ojcowicą, która została nam powierzona. A naszym obowiązkiem jest o nią dbać i w sposób gospodarny ją wykorzystywać, aby służyła nam i kolejnym pokoleniom. Dziękuję bardzo. Na to, co zrobi rząd.
Simonie, ja bardzo wiele pracowałam z dziećmi. I wiem, jak to sprawia się z dzieci, a jak macie dzieci, szczególnie jak te dzieci są małe, to odkrywa się tak naprawdę, że jedyne zachowanie, na jakie mamy wpływ, to jest nasze własne. I tak jest prawda o człowieku, tak naprawdę my decydujemy o tym, co my robimy. To, że Państwo jesteście tutaj, a nie uszliście na przykład, to jest wasza decyzja. I chcę dzisiaj powiedzieć o 7 rzeczach, które możemy zrobić, żeby sobie poradzić z kryzysem. Pierwsza rzecz jest taka, i to jest rzecz, którą powiedział w pierwszej rozmowie telefonicznej pan Jacek Czardena, że w kryzysie możemy przyjąć dwie postawy. Możemy chcieć kryzys przetrwać albo zwyciężyć w kryzysie. Nie wiem, jak są Państwo skojarzeni ze słowem przetrwanie. Dzisiaj przetrwanie kojarzy z takim czołganiem się w jakimś takim stroju, z jedzeniem z puszki i z takim byciu w sytuacji bardzo takiej, w której nie chciałabym być. Natomiast zwycięstwo to jest złoty medal. To jest pokonywanie swoich słabości. Natomiast czy bycie zwycięzcą nie boli? Oczywiście, że boli. Mam koleżankę, która biega maratony i po maratonie zawsze chodzi z bardzo dużym bólem, ale jest zwycięzcą. I teraz właśnie, po pierwsze, czy my w kryzysie chcemy zwyciężać, chcemy trzymać zwycięstwo ze zwycięzcami, czy chcemy przetrwać kryzys? Problemem wielu polityków jest to, że chcą przetrwać do następnych wyborów. A nie chcą zwyciężyć. Ale nie tylko polityków. Wszyscy tak trochę mamy. Wszyscy chcą przetrwać, żeby nam było dobrze, a co będzie po nas, to trochę nas mniej interesuje. Druga rzecz jest taka, że w kryzysie bardzo ważne są zasoby. I każdy, kto przyszła pandemia, miał potrzebę finansową, szczególnie u branży, która dotknęła tej pandemii, której pandemia dotknęła, to jeżeli mieliśmy potrzebę finansową, to sobie poradziliśmy. Natomiast z punktu widzenia psychologicznego nie są najważniejsze zasoby. I teraz pewnie wielu z Państwa jest kierowcami. Nie wiem, czy zdarzyła Wam się taka sytuacja, że jeździliście, jak mam czerwone lampki się pojawiały. Kobietom się też czasami zdarza, natomiast mężczyźni raczej sobie na tą sytuację nie pozwalają. Nie znam nikogo, kto powiedział, pojadę do Krakowa z powrotem i może tam ta lampka się sama wyłączy. Albo pojadę z głową paku do Barcelony i może jakoś tam pojadę. Natomiast potrafimy nie spać, potrafimy pracować po 16 godzin na dobę i zakładać, dobra, to jeszcze ten jeden event, jeszcze do wakacji, jeszcze do tego końca kwartału. Bez zasobów nie przetrwamy kryzysu. I bardzo wiele osób, kiedy przechodzi na emeryturę, nawet się okazuje, że niestety nie wytrzymuje, a nie przychodzi na emeryturę i pewnego dnia okazuje się, że właśnie życie dla wiosny się skończyło, bo tak naprawdę zasoby potrzebujemy, więc zasoby biologiczne są bardzo, bardzo ważne, ale też zasoby psychologiczne. Czy mamy z tym pozwolone sobie problemy? Czy mówimy o tym, że jest ciężko? Trzecia rzecz jest taka, że kryzys jest jak domino. Jak mówiłam, pracowałam z dziećmi dużo i nie trzeba się obejść kiedyś domino, żeby domino opadać, to nie można zrobić tego błędu, żeby za szybko ułożyć klocki. Dlaczego kryzys jest jak domino? Bo kryzys, jeżeli mam jeden kryzys w jednym obszarze naszego życia, to pociąga ze sobą inne. Czyli jak mam problem finansowy, to będzie się działo w moje małżeństwo, moja rodzina, ale też moi pracownicy. A tak naprawdę też kryzys pracy, kryzys przedsiębiorców będzie pociągał ze sobą kryzys państwowy. To wszystko widzimy. Teraz co można zrobić, żeby układać domino? Jeśli Państwo, jakie są dwa triki na domino, to pierwsze, nie wolno wpadać w panikę. Trzeba spokoju. Dlatego przedsiębiorcy muszą być spokojni w kryzysie. I drugi trzeba zostać przed nim, między wioskami. Czyli trzeba się czasami odizolować od ludzi, którzy są z wytrębowi. I to jest bardzo ważne. Od kogo się izolujemy, od kogo bierzemy energię i z kim trzymamy w tym kryzysie. Trzecia rzecz jest taka, że kryzysy są, czwarta rzecz, że kryzysy są nieuniknione, ale się kończą. I siostra mojego męża jest lekarzem choroby wewnętrznej, jak wybuchła pandemia, to bym powiedziała, wiesz, pandemia trwają takie wirusy, trwają 4 lata. Ja wtedy sobie pomyślałam, że to jest możliwe, 4 lata. Dziś mam perspektywę inną, natomiast ona mówi, że wszystkie dżumy, wszystkie choroby trwały 4 lata i każdy to wiedza. Kryzysy trwają, kończą się, pytanie, czy my się przygotowujemy na kryzys, czy chcemy przetrwać przez kryzys, żeby znowu było dobrze i potem jak się będzie. Natomiast w kryzysie, jeżeli już kryzys jest, musimy sięgać po środki nadzwyczajne. I pytanie, czy chcemy robić to do tej pory i liczyć, że jakoś to będzie, czy mamy odwagę, żeby sięgnąć po środki nadzwyczajne, poprosić kogoś o pomoc.
poszukać sobie Pana Starego, poszukać sobie Pana Zdrowia Psychicznego, albo przyjechać na takie spotkanie, żeby pomyśleć o tym, co można zrobić, z kim można się porozmawiać, jaką podjąć współpracę. Więc wszyscy, którzy Państwo tu jesteście, myślę, że Państwo są razem w środku na zwyczaju, wszyscy, którzy tu jesteśmy, bo w kryzysie nie starczy to, co robiliśmy do tej pory. Po prostu, no nie starczy. Bardzo przykro. Trzeba mieć apteczkę ze sobą i działać. No i w kryzysie potrzebujemy ludzi. Bardzo często, to jest taki mesjer, że mężczyznami pracuje i kobiety mają problemy, żeby gadać o kryzysie, gadać, a żony, jak to wiemy, już sobie to widzę, że chyba bym była szczęśliwa, jakbym ogół, bo by nie zauważył, że go nie słucham, że on mnie nie słucha, bym nie zauważyła. No właśnie, więc ja też o kryzysie dużo mówię. Natomiast mężczyźni często i niektóre kobiety, które działają, które są przedsiębiorczyniami, które są, nie wiem, może są sami, mają takie poczucie, nie będę mówić, że w kryzysie będę działać. Natomiast w kryzysie potrzebujemy ludzi, potrzebujemy się jednoczyć, albo potrzebujemy też prosić o pomoc. I siódma rzecz, to jest taka rzecz bardzo, bardzo psychologiczna, czyli że nasz mindset, czy nasz sposób myślenia jest ważniejszy niż strategia. Naprawdę jest ważniejszy niż strategia, ważniejszy jest to, kim jesteśmy, niż jakie mamy poglądy polityczne, jaką mamy strategię, ile mamy pieniędzy, jakie są, które nas czeka. Najważniejsze jest to, co Państwo macie w głowie, bo tego nam nikt nie zabierze. No i tym chciałabym zakończyć. Dziękuję Państwu bardzo. Teraz może czytane jest bardziej. Pytanie, czy co my możemy zrobić, na co my mamy faktycznie wpływ. Przede wszystkim zapraszam Państwa do tego, aby swoje działanie podzielić na takie trzy grupy. Czyli po pierwsze zacząć od działań o charakterze operacyjnym. Co mam na myśli? Rekomenduję Państwu bardzo mocno, abyście Państwo przeanalizowali swoje obecne umowy. Przez wiele lat takiego intensywnego wzrostu gospodarczego te biznesy nam się rozwijały bardzo, bardzo sprawnie. Wielokrotnie nawiązaliśmy relacje w oparciu o uzgodnienia ustne, to też jest forma umowy, ale zwracam Państwa uwagę, że właśnie kryzys weryfikuje, czym jest faktycznie umowa. Znamy wszyscy taką zasadę, że umowy pisze się na złe, a nie na dobre czasy, a to oznacza, że warto spojrzeć tak, w to, co już faktycznie, te zasoby, które mamy, ponieważ może się okazać, że nasza sytuacja, czy to jako wierzyciela, czy jako dłużnika, może być sytuacją trudną w momencie, kiedy druga strona zacznie swoje prawa faktycznie egzekwować, albo w sytuacji, kiedy my będziemy chcieli zacząć nasze prawa egzekwować, a okaże się, że ustalenia, które przez wiele lat obowiązywały, już przestały mieć
mieć moc obowiązującą. W ramach tych działań operacyjnych zachęcam również Państwa do tego, aby sięgnąć po różnego rodzaju zabezpieczenia w oparciu o istniejące przepisy prawa. Tych zabezpieczeń jest bardzo wiele. I być może to jest tak, że do tej pory uznawaliśmy, że nie ma takiej potrzeby, natomiast właśnie czas kryzysu pokazuje, jakie jest ich znaczenie. No, ze względu na bardzo ograniczone możliwości czasowe, pozwólcie Państwo, że jednak nie będę się choćby jednym zdaniem na każdego z nich odnosiła, ale widzicie Państwo na slajdzie przynajmniej kilka propozycji z kafeterii restauracji. Drugim obszarem działań to są działania o charakterze strukturalnym. I tutaj przede wszystkim zwracam Państwa uwagę na analizę formy prawnej i wynikającej z tego faktu odpowiedzialności majątkiem osobistym. Z jakiegoś powodu ustawodawca przewiduje aż 9 różnych form prawnych, mówię o tych formach podstawowych, a nie o formach specjalnych, jak są fundacje, czy na przykład stowarzyszenia, czy spółdzielnie. To skoro mamy 9 różnych form prawnych, to jest jakiś powód, dla którego są sytuacje, w których uzasadnionym być może jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale to już na pewno nie ma sensu w momencie, kiedy zatrudniamy pracowników, mamy umowy z kontrahentami, mamy kredyty, mamy leasingi, etc. Czas kryzysu to również czas weryfikacji, czy to jest sytuacja, w której chcemy jeszcze być na rynku, czy też być może to jest ten moment, kiedy chcielibyśmy ten biznes sprzedać. A jeśli tak, to również forma prawna jest w tym kontekście bardzo istotna. Kolejnym obszarem jest tak zwana strukturyzacja właścicielska, proszę Państwa. To, co my obserwujemy, a tak jak już wspomniałam, ponad 25 lat zajmujemy się pomocą dla przedsiębiorców, to jest tendencja, w której w jednym podmiocie, na przykład w jednej spółce, przedsiębiorcy mają połączone zarówno swoje najbardziej wartościowe aktywa, na przykład nieruchomości, na przykład wartościowe linie produkcyjne czy flotę samochodową, z najbardziej klasycznymi ryzykami, czyli ryzykiem kontraktowym, ryzykiem publiczno-prawnym, ryzykiem pracowniczym. W momencie, kiedy nadchodzi kryzys, zaczynają się perturbacje, wielokrotnie niestety stajemy się pośrednio ofiarą tej sytuacji ze względu na system naszych połączonych. Jak komornik zapuka do naszej firmy, zapewniam Państwa, że pierwszym, czym się będzie chciał zainteresować, to właśnie naszymi aktywami. A tymczasem działania o charakterze strukturyzacji właścicielskiej przeprowadzone są odpowiednim wyprzedzeniem, czyli wtedy, kiedy ten przysłowiowy komornik jeszcze nie zapukał, to są działania, które mają służyć temu, żebyście Państwo to, co najbardziej wartościowe, rzeczywiście ochronili. I w końcu trzeci obszar to są działania strategiczne, czyli działania mające nam być na celu sukcesję biznesu. 98% właścicieli firm pytanie, czy pana wolą jest, aby firma przetrwała także wtedy, kiedy Państwa już w tym biznesie nie będzie, bo przejdziecie na emeryturę, bo poważna choroba, czy też przez wczesna śmierć. 98% respondentów odpowiada tak, jest to dla mnie ważne albo bardzo ważne. A tymczasem zobaczy Państwo, że skuteczna sukcesja w Polsce jest udziałem zaledwie 15%. Powodów jest bardzo wiele, ale jednym z nich jest brak właśnie profesjonalnego planu sukcesyjnego. Średni wiek polskiego przedsiębiorcy to jest 58 lat. To oznacza, że w perspektywie najbliższych 2, 5, 7 lat to będzie ten moment, kiedy firmy będą albo przekazywane kolejnym pokoleniom, albo będą sprzedawane, albo będzie realizowana sukcesja menedżerska, ale niestety może się również okazać, że firmy będą likwidowane ze względu na brak tego przygotowania. I tutaj w ramach tych działań strategicznych mamy tak zwaną gotowość sukcesyjną nestora, czyli tego pierwotnego właściciela, który warto, żeby zadał sobie pytanie, czy to utrzymanie firmy jest dla niego ważne, jeśli tak, to dlaczego? Kto ma być tym następcą, kiedy chce i na jakich zasadach przekazać stery
walczyć. Kolejnym obszarem jest gotowość sukcesyjna rodziny. Co rodzina wie o naszym biznesie, czy angażuje się w prowadzenie jego, jaki ma stosunek do naszych założeń sukcesyjnych i do przyszłości naszej firmy. W końcu ostatni element to jest sama gotowość sukcesyjna firmy. Czy prowadzimy ją w optymalnej formie, to co powiedziała, czy jest to forma, która umożliwia nam przekazanie biznesu zarówno za życia, to jest tak zwana sukcesja energetyczna, jak i na okoliczność śmierci, w jakim trybie to przeprowadzić po to, aby nie utracić pracowników, aby nie wystąpił problem natychmiastowej spłaty kredytów, leasingów, ryzyko utraty decyzji administracyjnych, koncesji, licencji, wypowiedzenia umów najmu czy zmiany warunków kontraktowych. To, co proszę Państwa obserwujemy, to już taką sytuację, w której część inwestorów, która zwlekała z tą decyzją sukcesyjną w kontekście bardzo dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, podejmuje decyzję, żeby już tego właśnie nie zwlekać, tylko ten proces zmian przeprowadzić dziś i teraz. Sukcesja finansowa jest ważnym elementem, ponieważ jest to jeden z trzech powodów nieudanej sukcesji. Jeżeli Państwo, gdy jesteście w roli inwestorów, czyli pierwotnych właścicieli firm, nie zadacie sobie pytania, z czego będziecie żyli po przekazaniu firmy, niestety obawiam się, że ta sukcesja może okazać się problematyczna. Zapraszam Państwa serdecznie do kontaktu. Przyjechali z nami również nasi eksperci, być może część z Państwa już odwiedziła nasze stoisko. Świadczymy dla Państwa pomoc, zarówno dziś i teraz, jak i w każdej chwili, kiedy będziecie Państwo tego potrzebować. Dziękuję Państwu uprzejmie i dziękuję za uwagę. W ostatnich 8 miesiącach podpisano bardzo duże kontrakty zbrojeniowe.
konserwami amerykańskimi i południowo-koreańskimi. Znacznie mniej, jeśli chodzi o polski przemysł obronny. Zresztą jest bardzo duży nacisk tych konserwów amerykańskich, bo to jest olbrzymia siła, nie tylko ekonomiczna, ale też polityczna. Ja przypomnę, że general Eisenhower jak prezydentem Stanów Zjednoczonych, to w ostatnim dniu swojego urzędowania ostrzegał przed wpływami i siłą amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Otóż, proszę Państwa, podaję takie przykłady, gdzie będziemy kupować uzbrojenie, czy gdzieś tam będziemy kupować, nie tylko, że to pójdzie za granicę, a nie będzie to związane z tak zwanym offsetem, bądź transferem technologii do Polski i nie będzie szans tak zwanej polonizacji uzbrojenia. Zacznę od wyrzutni HIMARS. Polska podjęła decyzję, te HIMARSy, które są skuteczne na Ukrainie, o zakupie dwóch baterii. Nie ma tutaj z tym kontraktem związanego żadnego offsetu, żadnego transferu technologii. Jednak powstał pewien nacisk w przemyśle zbrojeniowym, także my się wypowiadaliśmy na ten temat, bo Polska ma program, FOMA się nazywa, że jesteśmy w stanie takie zestawy produkować oprócz rakiet, rakiety musimy pozyskać. No i jest obietnica, że kolejne baterie, bo mają być kupione, jednak będzie pewien transfer technologii do Polski i będą przynajmniej elementy pewnie produkowane w Polsce. Czyli ewentualnie dojdzie do polonizacji tego uzbrojenia. Tutaj powstało specjalne konsorcjum. W tej sprawie nazywa się HOMAR, program HOMAR, na szereg którego stoi skuta skałowa. Ale na przykład mamy zakupić kilkaset strzałów Abrams. I najnowszej generacji i część, która jest użytkowana. I tutaj, proszę Państwa, nie będzie żadnego transferu technologii, żadnego offsetu. Przyjdzie gotowe uzbrojenie do Polski, będziemy musieli jeszcze stworzyć bazę logistyczną do obsługi tych czołgów. Czy kwestia zakupu samolotu, bo zużywają się samoloty, mają już wiele lat użytkowania, ale jest problem części zamiennych i 29. Schodzą z uzbrojenia zupełnie Su-22. No i został podpisany kontrakt na samoloty czwartej generacji F-35. I proszę sobie wyobrazić, żadnego nie będzie tutaj offsetu, żadnego transferu technologii. My się domagamy, żeby przynajmniej w takich sprawach, które dotyczą napraw, eksploatacji, a w przyszłości modernizacji tego sprzętu, żeby taka technologia była przekazana. Nie będzie. Co to oznacza? Ale jest to samolot niezwykle wrażliwy i bardzo nowoczesny. Najmniejsza awaria będzie powodowała, że trzeba ten samolot wywozić do Włoch, bo tam są takie warsztaty amerykańskie, czy do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze w czasie pokoju to nie ma problemu, ale w czasie konfliktu wojennego to jest poważny problem. Mamy też nawet 48 samolotów południowo-koreańskich TH-50. Też nie do końca nie wiadomo, bo umowa nie została ujawniona, czy z tego skorzysta polski przemysł lotniczy. Mówię nawet o tak zwanym serwisie. Właśnie taki dokument sformułowaliśmy, nie będę tego mówił w szczegółach, jak doprowadzić do polonizacji tych samolotów, kolejny eskadr będziemy nabywać. Co jeszcze jest, proszę Państwa, charakterystyczne, że te decyzje zapadają przeważnie na zasadzie tak zwanej pilnej potrzeby operacyjnej. Co to znaczy? Że nie ma tu przetargu. Nie zgłaszamy przetarg. Jak nie zgłaszamy przetarg, to mogą startować konkurenci. Jak są konkurenci, to można wynegocjować lepsze warunki. Poza tym tylko w zasadzie się zdajemy na te dwa państwa, że jesteśmy w Unii Europejskiej, możemy mieć w Unii Europejskiej różny stosunek, ale Unia Europejska ma też potężny przemysł zbrojeniowy. Otóż prawie wszystkie kontrakty zagraniczne to są, jak powiedziałem, te dwa państwa. Tylko jeden dotyczący pozyskania śmigłowców, które zastąpią śmigłowce, to są karakolami tego zadaniowe, to będzie firma zachodnioeuropejska Leonardo, która notabene kupiła zakładu w Świdniku, no i te śmigłowce mają być produkowane w Świdniku. Także, proszę Państwa, my postulujemy, żeby jeśli już te duże pieniądze pójdą, a one są potrzebne w dużym stopniu, dlatego żebyśmy wzmocnili naszą obronę, żeby skorzystać.
Państwa swojego na sprzęt z obrotu, żeby był transfer technologii i możliwość polonizacji, przynajmniej, żeby pewne elementy uzbrojenia zakupionego były produkowane w Polsce, ewentualnie serwis, a nawet montaż. A pozyskanie technologii może też w przyszłości dać nam zdolności do modernizacji tego uzbrojenia. I ostatnia sprawa, że będzie opracowany program PNG Powszechnego Samorządu Gospodarczego. Ja chcę ogłosić, że powołaliśmy kolejną edycję konwersatorium OLEPSZĄ Polskę, która opracuje raport o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym, bo taki nas ciąga, jest wiele sygnałów. My do tego opracowaliśmy 6 raportów, które będę pokazywał, ale wszystkie zostały wydane właśnie na temat gospodarczy, na tematy gospodarcze. I chciałem tutaj zaoferować, żebyśmy chętnie współpracowali przy opracowaniu tego raportu z PSG, z Państwem. Raport będzie wydany przez Dominika Lisa. Będzie bardziej naukowy, będzie diagnoza, będą rekomendacje, propozycje działań praktycznych, ale myślę, że tu się możemy wzajemnie wspierać. Potencjalne reklamowanie w przyszłym roku będzie tak samo 10 razy tańsze.
Wrocławiu, to nie ma budżetu 20 tysięcy na reklamę. Ma 500 tysięcy złotych. My mamy gwarancję, że na przykład w Wrocławiu, gdzie mamy nadajnik skarbowy, nadajemy w kolejnych 50 km. I tak w tych największych miastach w Polsce zagwarantujemy wam zasięg przynajmniej 30-40 km od centrów miast, ale koszty reklamy, koszty pomocni będą 10 razy mniejsze jak w jakimkolwiek innym RMF-ie czy SK. Zachęcam do współpracy. Będziemy robić poradę prawne, między innymi z kancelarią, która mówiła pani z kancelarii Lex przed nami. Będziemy prowadzić poradę na antenie dla przedsiębiorców. Więc chcemy być społecznym radiem, radiem polskim, bo jesteśmy w 100% polscy i chcemy służyć wam i temu krajowi pod warunkiem, że wy będziecie pomagać niepełnosprawnym. Bo tak jak powiedziałem, my zatrudniamy tam niepełnosprawnych, chcemy zmienić stosunek ludzi w Polsce do niepełnosprawności. Zachęcam powrotki, tam jest kontakt do nas od przyszłego roku. Już teraz możecie się umawiać na promocyjne wywiady na antenie w tych organizacjach, które nadajemy. Dostajecie je za darmo. Dziękuję bardzo.